Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Zespół szkół numer 1 w Suwałkach będzie pierwszą placówką oświatową, w której pojawią się tak zwane różowe skrzynki. To odpowiedź prezydenta miasta na interpelację radnego Jacka Niedźwieckiego, który w pierwszej dekadzie października złożył w tej sprawie interpelację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych suwalczanek, po zebraniu informacji dotyczącej chęci przystąpienia przez suwalskie jednostki oświatowe do organizowanego przez pana przedsięwzięcia, podjąłem decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu mającego na celu zakup, montaż oraz wyposażenie w materiały higieniczne, czytamy. Jak dodał w swojej odpowiedzi Czesław Renkiewicz, w przypadku powodzenia akcji w trzecim ogólniaku, różowe skrzynki będą stopniowo wdrażane we wszystkich suwalskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Suwałki. W ocenie prezydenta rozwiązanie może skutecznie przyczynić się do radykalnego zmniejszenia problemu dostępu do materiałów higienicznych i skutecznie poprawić komfort uczennic.